Istnieje sekret tak potężny, tak przemieniający, że 98% ludzi jest całkowicie nieświadomych jego istnienia, ukryty klejnot, który ma zdolność otwierania drzwi obfitości, dobrobytu i mocy manifestacji wykraczającej poza twoje najśmielsze oczekiwania. Być może należysz do ogromnej większości osób żyjących w ciemności, nieświadomych tej starożytnej mądrości, która ma potencjał, aby na zawsze zmienić twoją rzeczywistość, ale co jeśli powiem ci, że dzisiaj jest dzień, w którym wszystko się zmienia? A co jeśli ujawnię prosty, ale niezwykle skuteczny rytuał, który pomoże ci przyciągnąć możliwości, relacje i przełomy finansowe, których desperacko szukasz? Przyjaciele, przygotujcie się na szaleństwo, ponieważ w tym filmie zabiorę was w podróż, która na zawsze zmieni wasze postrzeganie tego, co jest możliwe. Odkryjesz zapomnianą praktykę, która ma moc przekształcenia twoich marzeń w namacalną rzeczywistość i już nigdy nie spojrzysz na świat w ten sam sposób. Przygotujcie się więc, bo to jest moment, na który czekaliście, moment, w którym wyjdziecie z ciemności i wkroczycie w światło prawdziwej sfery manifestacji. Przejdźmy teraz do pierwszej części tego przemieniającego rytuału. W sercu tego przemieniającego rytuału znajduje się skromny, ale niezwykle potężny składnik, liść laurowy. Prawdopodobnie znalazłeś go w swojej kuchni, dodając charakterystyczny aromat do swoich ulubionych potraw, ale czy wiesz, że ten niepozorny liść był czczony w różnych kulturach i cywilizacjach jako potężny symbol zwycięstwa, sukcesu i manifestacji? Wyobraź sobie poczucie dumy i spełnienia, jakie odczuwali starożytni wojownicy i władcy, którzy nosili wieńce laurowe po dokonaniu monumentalnych wyczynów. Nie były to tylko akcesoria dekoracyjne, ale namacalne reprezentacje jego dokonań, przepojone energią samej wielkości. A teraz masz okazję połączyć się z tą samą energią, mocą, która kierowała i inspirowała ludzkość od tysięcy lat. Wykorzystując esencję liścia laurowego, połączysz się z bogatą tkanką historii i tradycji, dostosowując się do wibracji tych, którzy odważyli się marzyć o wielkich rzeczach i pozostawić swój ślad w świecie. Ale nie chodzi tu tylko o złożenie hołdu przeszłości, ale o otwarcie drzwi do własnej niezwykłej przyszłości, ponieważ kiedy zrozumiesz głębokie znaczenie tego skromnego liścia i ujarzmisz jego energię z intencją i przekonaniem, wprawisz się w ruch seria wydarzeń, które mogą zmienić twoją rzeczywistość poza twoje najśmielsze wyobrażenia. Teraz, gdy rozumiesz głębokie znaczenie liścia laurowego i jego związek z manifestacją, nadszedł czas, aby odblokować magię tego rytuału, a najlepsze jest to, że jest tak prosty, że będziesz się zastanawiać, dlaczego nie odkryłeś tego wcześniej. Pierwszy krok jest zwodniczo łatwy. Celowo umieść świeży lub suszony liść laurowy w etui telefonu komórkowego, ale nie daj się zwieść prostocie tej czynności. Twój telefon to potężny kanał komunikacyjny, brama łącząca cię z otaczającym cię światem. Nasycając go energią liścia laurowego, tworzysz potężną mieszankę, która wzmocni twoje moce manifestacji i przyciągnie pozytywne wibracje jak magnes. Wyobraź sobie możliwości, które na ciebie czekają, gdy połączysz siły tego starożytnego symbolu sukcesu i współczesnego cudu, jakim jest twój smartfon. To jak mieć bezpośrednią linię do wszechświata, kanał, przez który możesz przekazać swoje najgłębsze pragnienia i otrzymać możliwości, relacje i obfitość, za którymi tęsknisz. A oto najlepsza część, nie musisz być duchowym guru ani ekspertem od manifestacji, aby to zadziałało. Wystarczy chęć wykorzystania mocy intencji i odrobina dziecięcego zachwytu, bo gdy podejdziesz do tego rytuału z otwartym sercem i wiarą w magię, która nas otacza, wszechświat potrafi odpowiedzieć w naturze. Więc weź głęboki oddech, trzymaj liść laurowy w dłoniach i poczuj pulsującą przez niego energię. Wizualizuj swoje marzenia, cele, najśmielsze aspiracje i wiedz, że napełniając swój telefon tym starożytnym symbolem, uruchamiasz serię wydarzeń, które z każdym dniem przybliżają je do ciebie. Magia czeka, moi przyjaciele, wystarczy ją odblokować. A teraz przenieśmy ten rytuał manifestacji na wyższy poziom, bo co, jeśli tęsknisz za konkretnym rezultatem, kluczowym momentem, który może na zawsze zmienić bieg twojego życia? A co jeśli desperacko czekasz na telefon, który może otworzyć drzwi, o których nigdy nie myślałeś, że są możliwe? Być może jest to wymarzona praca,
za którą gonisz od lat i wystarczy jeden telefon od właściwej osoby, aby ją urzeczywistnić. A może jest to szansa na ponowne nawiązanie kontaktu z byłym partnerem i rozpalenie na nowo płomienia, który tak naprawdę nigdy nie zgasł. Do licha, może to być nawet możliwość ponownego nawiązania kontaktu ze starym przyjacielem lub członkiem rodziny, z którym straciłeś kontakt na przestrzeni lat. Niezależnie od ciężaru na twoim sercu, ten rytuał ma moc wprowadzenia długo oczekiwanego połączenia do twojego życia, a najlepsze jest to, że jest niewiarygodnie prosty. Wszystko, co musisz zrobić, to wziąć ten liść laurowy i wpisać imię osoby, od której chcesz usłyszeć, lub coś, co wyraźnie ją reprezentuje. Może to być jej imię, nazwa firmy, która, jak masz nadzieję, do ciebie zadzwoni, lub nawet słowo opisowe, na przykład sąsiad, jeśli nie jesteś pewien imienia, ale wiesz, z kim próbujesz się skontaktować. Po zapisaniu na kartce swojej intencji, trzymaj ją w dłoniach, zamknij oczy i wyobraź sobie, że faktycznie otrzymujesz to połączenie. Zobacz, jak nazwa rozświetla się na ekranie twojego telefonu, poczuj podekscytowanie i oczekiwanie krążące w twoich żyłach. Następnie powtórz 3 razy ich imię i słowa "zadzwoń do mnie", wkładając w każde powtórzenie swoją energię i przekonanie. Robiąc to, wysyłasz do wszechświata potężny sygnał, prośbę, która przebija się przez hałas i ujawnia twoje pragnienia. A kiedy połączysz tę skoncentrowaną intencję ze starożytną mocą liścia laurowego i nowoczesną łącznością swojego telefonu, stworzysz manifestację trifekty, która może przenosić góry. Niezależnie od tego, czy chodzi o ofertę pracy, drugą szansę na miłość, czy po prostu ponowne nawiązanie kontaktu z kimś, kto jest dla ciebie ważny, ten rytuał ma moc, aby to spełnić. Wszystko, co musisz zrobić, to uwierzyć, skoncentrować swoją intencję i pozwolić wszechświatowi działać swoją magią. Jeśli zamanifestowanie tego kluczowego połączenia nie wystarczy, rytuał ten ma również moc przyciągnięcia do twojego życia obfitości finansowej i nowych możliwości zatrudnienia. A najlepsze jest to, że wystarczy dodać dodatkowy krok do procesu. Oprócz liścia laurowego warto umieścić w etui telefonu aktualny banknot. Ale to nie jest byle jaka kartka papieru, to fizyczna reprezentacja obfitości i dobrobytu, którą zapraszasz do swojego życia. Widzisz, pieniądze mają potężną siłę przyciągania energetycznego i łącząc je ze starożytną symboliką liścia laurowego, tworzysz potężny talizman, który będzie działał jak magnes przyciągający bogactwo i sukces. Wyobraź sobie możliwości, które na ciebie czekają, gdy wykorzystasz połączoną moc tych dwóch potężnych symboli. To jak wysłanie sygnału do wszechświata, przekazanie zamiaru przyciągnięcia obfitości finansowej i nowych możliwości, które wyniosą twoje życie na nowy poziom. A sam rytuał jest równie prosty i potężny, jak manifestacja tego kluczowego połączenia. Trzymając razem liść laurowy i banknot, powtórz z przekonaniem 3 razy te afirmacje, ustanawiam, że dzięki tobie otworzą się moje ścieżki do sukcesu, obfitości i dobrobytu. Poczuj energię pulsującą w twoich dłoniach, poczuj intencję rozbrzmiewającą w każdym włóknie twojej istoty. A następnie, jako ostatni akt wdzięczności i akceptacji, napisz gotowe lub dziękuję, dziękuję, dziękuję na banknocie lub osobnej kartce papieru. Robiąc to, sygnalizujesz wszechświatu, że otrzymałeś już obfitość i możliwości, o które prosiłeś, i wyrażasz swoją najgłębszą wdzięczność za błogosławieństwa, które są w drodze. Pamiętajcie, manifestacja jest tańcem z wszechświatem, a wdzięczność jest kluczem otwierającym śluzy obfitości. Kiedy podchodzisz do tego rytuału z otwartym sercem, jasną intencją i głębokim poczuciem wdzięczności, przygotowujesz grunt pod transformację finansową, która wprawi cię w zachwyt. Niezależnie od tego, czy szukasz nowej pracy, możliwości biznesowych, czy po prostu większego poczucia bezpieczeństwa finansowego, ten rytuał ma moc, aby to osiągnąć. Wszystko, co musisz zrobić, to uwierzyć, podjąć działanie i pozwolić wszechświatowi zrobić resztę. Teraz, gdy dochodzimy do końca tej przemieniającej podróży, istnieje jeden kluczowy element, który łączy to wszystko w całość – siła wiary. Widzicie, moi przyjaciele, te rytuały to niezwykłe sztuczki czy przemijające przesądy, to
to potężne narzędzia, które korzystają z ogromnego zbiornika energii i mocy manifestacji, która otacza nas przez cały czas. Aby jednak te rytuały naprawdę zadziałały, należy podejść do nich z otwartym sercem, jasnym umysłem i niezachwianą wiarą w ich skuteczność. Bo kiedy w pełni przyjmiesz ideę, że te starożytne praktyki są kluczem do odblokowania twoich największych pragnień, wtedy rozpocznie się prawdziwa transformacja. Wiara jest katalizatorem, który rozpala iskrę manifestacji, paliwo, które wprawia twoje intencje w sferę rzeczywistości. Jest to siła oddzielająca tych, którzy po prostu wykonują te rytuały, od tych, którzy naprawdę ucieleśniają istotę tych rytuałów i doświadczają ich zmieniających życie skutków. Tak więc, idąc naprzód z wiedzą i praktykami, które dzisiaj nabyłeś, pielęgnuj w sobie to przekonanie, wizualizuj pożądane rezultaty z krystaliczną przejrzystością, czuj emocje związane z osiągnięciem już swoich celów i wiedz głęboko, że wszechświat spiskuje na twoją korzyść. I pamiętajcie, tej podróży nie należy podejmować samotnie. Dzielcie się tą wiedzą, rytuałami i siłą wiary z otaczającymi was ludźmi, bo kiedy spotykamy się i wspólnie dopasowujemy nasze intencje i energię, tworzymy efekt fali, który może przekształcić nie tylko nasze indywidualne życie, ale świat wokół nas. Ścieżka manifestacji wymaga cierpliwości, wytrwałości i niezachwianego zaangażowania we własny rozwój i transformację, ale dzięki narzędziom, które dzisiaj nabyłeś i wierze, która jasno w tobie świeci, ta ścieżka jest teraz oświetlona, a możliwości są nieograniczone. Wykorzystaj więc magię, uzyskaj dostęp do mocy swoich przekonań i wykonaj odważny krok w kierunku przyszłości, o której zawsze marzyłeś, ponieważ kiedy dostosujesz się do starożytnej mądrości i praktyk manifestacji, które badamy, nic nie będzie poza twoim zasięgiem.